Witajcie moi drodzy, dzisiaj dużo roboty będzie. Muszę powysadzać kapusty na rozsady, muszę powysiewać warzywa, słoneczniki, powysadzać pomidory, paprykę, kany. Także jest dzisiaj co robić. Muszę zrobić taką konstrukcję na ogórki. Miałam kupić tyczki kompozytowe, ale jedna tyczka kosztuje 11 zł, ta taka długa, wysoka, więc no średnio mi się to opłaca, żeby wiecie, do każdego ogórka tak wtyknąć, no wiadomo, może mało tych ogórków po wschodzie, a mogą wszystkie powschodzić. I teraz jakby przyszło mi, nie wiem, kupić 50 tyczek po złoty 20 czy po złoty 10, no to tak trochę to kosztuje. A z drugiej strony tak sobie myślę, że są też leszczyny u mnie na ogrodzie, więc też można wykorzystać. Niektóre dziewczyny korzystają z tego, co mają. Także nie sztuką jest jechać, kupić coś w sklepie, sztuką jest coś wymyśleć, żeby było jak najtaniej. Tym bardziej, że no, ogród trochę kosztuje. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze plany. No mam dużo do wysiewania, dużo do rozsadzania, do przesadzania, także zapraszam Was na kolejny odcinek. Będę wysadzała tutaj flance kapusty. Są zrobione takie pałąki z rurek PCV i ja to później będę zaciągała tą białą agrowłókniną, żeby mi się tutaj nie dostały żadne szkodniki na kapustne i to będzie przykryte, ale zanim zacznę tutaj cokolwiek wysadzać, no to muszę troszkę przehaczkować, no bo już chwasty powychodziły, no i trzeba przygotować trochę tą ziemię, wiecie, przespulchnić, przegrabić ją i będę wysadzała dzisiaj kapustne. Too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? Foliaczku, jak widzicie, już zarosło. Mam to też rozsady papryki, jest to papryka pupila, ta, o której Wam wspominałam, tam gdzieś habanero mam, pelargonię z własnego wysiewu i to wszystko będę musiała porozsadzać już. Kapustne, jak widzicie, też już trzeba porozsadzać, jest tu kapusta pekińska, kapusty głowiaste, biała i czerwona, no i kapusta pak choi. Z tym, że chyba z tej kapusty pak choi nic nie będzie, część już porozsadzałam i od razu wybija, zaczyna wybijać w kwiaty, więc no nie wiem co robię źle, że nie mogę sobie po prostu uhodować kapusty pak choi. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie z tą kapustą, to będę wdzięczna za wszelkie porady. Take me somewhere to warmer weather, to something better than here right now. 'Cause the days get longer, the nights grow colder, and lonely shoulder when you're not around. Tell me, do you want me right now? I don't wanna wait to find out. I need you to love me lights out tonight. Will you love me till the sun goes down? Will you love me till the stars burn out? And tell me, do you see a future filled with me? 'Cause I do. Słuchajcie, zrobiłam takiego wątpliwej jakości, ale myślę, że będzie trzymało, to się nie macha na wszystkie strony, więc będzie ok. Tam jeszcze na górze muszę poprzykręcać, bo to tylko jest tak położone, żeby mi się nie złożyło do środka.
Tutaj będą wysiane same ogórki, na brzegu jeszcze wysieję groszek cukrowy albo fasolę tyczną. Tam oczywiście też coś pomyślę, może zrobię takie namioty typu indiańskie, oplotę sznurkami, żeby miało się to po czym piąć. Z leszczyny oczywiście. Tutaj będą przez całą długość przeciągnięte sznurki, no i oczywiście później do każdej sadzonki będę prowadziła sznurek, ale tych sznurków na razie nie wieszam z tego względu, no bo nie wiem, jak właśnie mi porosną te ogórki. W każdym bądź razie tu będę wysiewała same ogórki i w tym roku będę właśnie je prowadziła na sznurkach, bo podobno lepiej plonują, zobaczymy. A tymczasem borym lasem będę wysadzała pomidory. Już jest po 20, także już nie ma co ich trzymać, słuchajcie, w domu, bo to jest bez sensu. W foliaku będą same pomidory, fasolnik chiński jest posiany i jest wysiany arbuz i nic więcej tutaj nie będę sadziła oprócz właśnie pomidorów. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Zrobiłam sobie french ogrodowy. Lubię pracować w rękawiczkach, tylko jak na przykład robię jakieś ciężkie roboty, jak grabie, czy na przykład kosze. O właśnie, słuchajcie, zrobił mi pan kosiarkę. Jestem przeszczęśliwa, bo skosiłam sobie trawę w sobotę, ale napęd to ma taki, że jak mi aż mnie z butów, słuchajcie, wyrwało, jak mnie pociągnęła, to myślałam, że mnie zabije. Ale najważniejsze, że już jest zrobiona, trawa była skoszona. No wiadomo, no już to ona była skoszona w sobotę. No to dzisiaj, jak ja to nagrywam, to jest czwartek, no to już trzeba będzie w weekend znowu kosić, nie? Także dużo nie wziął, bo wymienił tylko przy nożu takie urządzenie, wymienił oleje, filtry, ponaprawiał. Zapłaciłam 150 zł za naprawę. I na pewno, jeżeli coś się stanie, to będę korzystać z jego usług. No bo jestem zadowolona, powiem Wam szczerze. Muszę teraz jeszcze powysadzać kany. Chyba dzisiaj tego wszystkiego nie zrobię, nie dam rady, bo jest jeszcze tego bardzo dużo. Pomidory do foliaka powysadzałam. Warzywa powysiewałam, to już jest najważniejsze. Zostały mi właśnie jeszcze te kany, borówki, pomidory koktajlowe do donic powsadzać, bo nie będę ich wsadzała na grządki, bo nie mam gdzie. Także wszystkie pomidory te koktajlowe i te papryki, pupilki, to wszystko pójdzie do tych wiaderek takich. Tylko co muszę zrobić, kurde, z tymi komarami. Tylko co muszę zrobić, no to te wiaderka muszę ponawiercać, bo nie mają odpływu, no muszą być dziurki w dnie, żeby wiecie, nie gniło mi to wszystko, nie? No to tak.
Witajcie w drugiej części filmu. Dzisiaj będę wysadzała borówki. Z tego, co obejrzałam i z tego, co poczytałam, należy wykopać dosyć spory dół. Na dno dobrze jest zrobić nieckę, czyli wyłożyć folią, żeby zabezpieczyć ją przed utratą wilgoci, bo one podobno bardzo lubią dużo wody. Do tego kwaśna ziemia, nawóz do borówek, zrębki i kora sosnowa. I dzisiaj właśnie będę sadziła borówki. Mam nadzieję, że z powodzeniem. Nie jestem specjalistą od sadzenia borówek. Robię tak, jak zobaczyłam na internecie. Więc myślę, że to moje zastosowanie i sadzenie borówki przyniesie jakieś rezultaty. Zapraszam Was na tą drugą część odcinka. Take me somewhere to warmer weather, to something better than here I am. Days get longer, the nights grow colder, and lonely shoulder when you're not around. Tell me, do you want me right now? I don't wanna wait to find out. I need you to love me light out tonight. Tak gdzieś tyle wykopałam, mam nadzieję, że to starczy. No i teraz na samo dno, słuchajcie, wyłożę taką folię. Nie chodzi o to, żeby zakryć tutaj całą dziurę, tylko tam na dole, żeby zabezpieczyć właśnie borówki przed utratą wody i żeby w razie czego w zapasie miała ta borówka tą wodę. Tak, przynajmniej internety mówiły, także nie traktujcie tego jako mój poradnik, jako znawcę odsadzenia borówek, tylko tak większość ludzi robi. Więc no ja też tak zrobię, tym bardziej, że właśnie tak jak u mnie, to jest ziemia bardzo piaszczysta, przepuszczalna, więc tej wody praktycznie tam przy tych korzeniach jest bardzo mało. Ona szybko przelatuje jak przez sitko, więc myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tutaj mam folię taką dosyć sztywną i tu widzę, są dwa początki, ten od razu i na drugie wycięła. O, myślę, że tyle wystarczy. Pytanie, czy nie przesadziłam, ale chyba nie. No, troszkę za dużo, ale to najwyżej zrobię w ten sposób. Pozaginam. O, widzicie? I tutaj będzie właśnie się zbierała woda, także borówka będzie tą wodę miała. Mam nadzieję, że nie zrobiłam za małego dołka, że jest ok, ale no zobaczymy. Jak się nie powiedzie, to najwyżej kupię jeszcze raz i zrobię troszkę inaczej. Czyli większy dołek wtedy wykopię, tak? Bo jak widziałam na internetach, to słuchajcie, te doły to takie kopali dosyć spore, ale mi się wydaje, że to wystarczy. Dwie borówki, a normalnie człowiek się tak utytła, że to się w głowie nie mieści. Najpierw tutaj wysypię ziemię. Ziemię do borówek. Tylko gdzie ja posiałam nożyczki? A tu są. Dobra, mam. Do tego zrębki. I trzeba będzie to wymieszać. Trzeba będzie to wymieszać.
Przecież będzie luksio. Nie wiem, okaże się, zobaczymy. Będzie dobrze, to będzie dobrze. Nie będzie dobrze, to wiadomo, że jakiś błąd popełniłam. Trochę też borówki te stoją, bo ja już je dosyć dawno temu kupiłam, one mają owoce. Więc też nie wiem, czy się przyjmie po takim moim wysadzaniu. No dobra, idę po boróweczki i wracam zaraz do Was. Krzaki są dosyć spore. Ta już nawet ma owoce. Ta to nie. Ale wiecie co, jak mi się uda z powodzeniem, to nie wiem, czy jeszcze nie dokupię. Bo już po prostu jestem zachwycona tym, że no, że można w ogóle mieć swoje owoce borówki, bo jak wiecie, borówki są bardzo drogie. Najgorsze jest to, że nie wiem, jak się je przycina, a wiem, że się chyba je przycina co roku i nie wiem, czy się je okrywa na zimę, ale na to najwyżej sobie posprawdzam wszystko. Mamy już jedną posadzoną, drugie to już Wam nie będę pokazywać, bo nie ma sensu, żebyście słuchali tego mojego sapania i zmęczenia i w ogóle. Ale tak, no tak mniej więcej to sadzę te borówki, mam nadzieję, że jest ok. Okaże się później, słuchajcie. Myślę, że chyba jeszcze dokupię sobie parę krzaków, jak będzie ładnie owocowało i będzie miało dużo owoców. Ta faktycznie już ma owoce, tylko że no nie wiem, czy coś z tego będzie, tak, bo ona bardzo długo stała w doniczce. Mam nadzieję, że będą z niej owocki. Dużo tutaj nie będzie, no ale chociaż trochę. Ale wiecie, tak fajnie swoje boróweczki mieć. Kurde, coś pysznego. No i ile pieniędzy zaoszczędzonych? No bo jedna mała taka paczuszka borówek to kosztuje około 20-30 zł, zależy w jakim sklepie. Ja to jeszcze podleję, żeby właśnie miało tutaj trochę wilgotno. No i to tyle, kochani. Ja tak właśnie wyczytałam na internecie, tak właśnie znalazłam. Najważniejsza jest podobno ta niecka, żeby zabezpieczyć borówki przed utratą wilgoci. No dobra, dziękuję Wam za ten odcinek, dziękuję za oglądanie do końca, za te wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. No i za Was po prostu, za Was, że jesteście ze mną, że jesteście tacy mili, sympatyczni. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Take me somewhere to warm or weather to something better than here right now. Cause the days get longer, the nights grow colder and lonely shoulder when you're not around. Tell me, do you want me right now?